Dzień dobry. Ukształtowanie powierzchni Afryki to dzisiejszy temat. Afryka jest to drugi pod względem wielkości kontynent po Azji. Jest to kontynent o powierzchni 30 milionów kilometrów kwadratowych. Przypominam, Azja 44 miliony kilometrów kwadratowych, czyli jest to bardzo duży kontynent, Afryka, ale zdecydowanie mniejszy od Azji. Afryka jest drugim największym kontynentem na Ziemi, ale zdecydowanie najbardziej wyżynnym. Co to znaczy najbardziej wyżynny? To znaczy, że Afryka ma najwięcej wyżyn do ogólnej powierzchni terenu, czyli najwięcej ma wyżyn. Około 70% całego kontynentu afrykańskiego, czarnego lądu, to są wyżyny. I z takich największych wyżyn w Afryce to przede wszystkim wyżyna abisyńska. Wyżyna abisyńska, największa wyżyna kontynentu afrykańskiego, znajduje się na terenie dwóch państw, a mianowicie Etiopii oraz Erytrei. Erytrea to jest takie malutkie państwo, tutaj położone nad Morzem Czerwonym. I wyżyna abisyńska znajduje się w Etiopii i w Erytrei, czyli w północno-wschodniej części Afryki. Bardzo dużą wyżyną jest również wyżyna wschodnioafrykańska, czy wyżyna somalijska, czy wyżyna Bije. Wyżyna Bije to wyżyna znajdująca się w Angolii. Jest to wyżyna, na której źródła znajduje swoje rzeka Kubango. Kubango, zwana Okavango, jest to bardzo ciekawa afrykańska rzeka. Ja już kiedyś o niej wspominałem, że jest to rzeka o tyle ciekawa, że ma swoje źródło normalnie tak jak każda inna, ale ma inne ujście, ponieważ rzeka Okavango nie uchodzi do morza, do oceanu, do jeziora czy do innej rzeki, a uchodzi do bagnistego terenu w kotlinie Kalahari. Kotlina Kalahari to jest ta kotlina tutaj, położona w północnej części RPA, czyli Republiki Południowoafrykańskiej i Botswany. Jest to najbardziej bez wątpienia znana kotlina Afryki. Jest to kotlina o bardzo bagnistych terenach, o słonych glebach. Rośnie tam dużo halofitów, czyli roślin, które tolerują właśnie takie słone gleby. Więc tutaj kotlina Kalahari, zapamiętujemy, północna część RPA i południowa część Botswany. Znaną kotliną, bo kotliny również są bardzo ważne w ukształtowaniu powierzchni Afryki, to jest kotlina Czadu. Jak sama nazwa mówi, znajduje się tutaj, w państwie Czad, czy kotlina Konga. Kotlina Konga od rzeki Kongo, drugiej najdłuższej rzeki w Afryce, zaraz po Nilu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o to, czy Afryka ma góry, ma. I największymi górami pod względem powierzchni, nie pod względem wysokości, są góry Atlas. Góry Atlas znajdują się w północno-zachodniej części kontynentu i rozciągają się na powierzchni tak naprawdę dwóch, a w zasadzie trzech państw, bo kawałek gór Atlas znajduje się także w Tunezji, ale większa część gór Atlas znajduje się w Algierii oraz w Maroko. Najwyższy szczyt tego pasma górskiego to jest Tubkal, niedaleko Marrakeszu w Maroku i ma wysokość 4165 metrów nad poziomem morza. Więc, tak jak powiedziałem, są to największe pod względem powierzchni góry Afryki, ale nie są najwyższe. Najwyższym szczytem Afryki jest wygasły i nieczynny wulkan Kilimandżaro, który znajduje się na granicy Tanzanii i Kenii. Wulkan Kilimandżaro, tak jak powiedziałem, jest wulkanem wygasłym, który ma jedną górę, ale z takimi trzema wierzchołkami. Najwyższy wierzchołek, który stanowi również najwyższy punkt Afryki, to jest Kibo, 5895 metrów nad poziomem morza, a dwa pozostałe to jest Shira oraz
Mawenzi, czyli pamiętajmy, Shira, Mawenzi oraz Kibo, trzy najwyższe punkty Kilimandżaro, a Kibo najwyższy 5895 metrów nad poziomem morza. Natomiast który punkt Afryki jest najniższy? No bo jak powiedzieliśmy sobie o najwyższym, to warto by wspomnieć także o najniższym. Najniższym punktem Afryki jest bardzo silnie zasolone jezioro Assal. Jest to drugie najmocniej zasolone jezioro na świecie, po jeziorze Patience. Proszę Państwa, jeśli mówimy tutaj o zasoleniu, to warto tutaj wspomnieć, pamiętajmy, że najbardziej zasolonym jeziorem nie jest jezioro Morze Martwe w Azji, tylko jezioro Patience. Jezioro Patience jest najsilniej zasolonym jeziorem na kuli ziemskiej. Znajduje się ono w Kanadzie. Natomiast jeśli chodzi o najbardziej zasolone jezioro drugie, to jest właśnie jezioro Assal i to jest jezioro w Djibouti. I to jest również najniższy punkt Afryki. Djibouti, państwo tutaj nad Zatoką Adeńską. Proszę Państwa, co, a czy Afryka ma swoje niziny? Ma. Afryka ma również swoje niziny, ale niziny stanowią taki marginalny odsetek powierzchni Afryki. Najwięcej nizin w Afryce znajduje się w ujściu Senegalu, jednej z najdłuższych rzek Afryki, do Oceanu Atlantyckiego, tutaj właśnie w zachodniej Saharze przede wszystkim, czy także na północy Libii, czy Egiptu, gdzie ujście ma Nil. Sporo nizin znajduje się także na wschodzie Mozambiku, przy kanale mozambickim, gdzie uchodzi bardzo duża rzeka, trzecia, czwarta największa po Nilu, Kongo i Nigrze, rzeka Afryki, Zambezi. Ale tak jak mówię, niziny stanowią marginalny odsetek, jeśli chodzi o ukształtowanie powierzchni Afryki. Bardzo ważnym elementem w ukształtowaniu powierzchni Czarnego Lądu są również wielkie rowy afrykańskie. Co do takiego są wielkie rowy afrykańskie? Proszę Państwa, my wiemy, że Afryka leży na płycie afrykańskiej, czyli na płycie litosfery afrykańskiej. Jest to jedna z największych płyt litosfery na Ziemi. Ale ta płyta afrykańska rozdziela się na takie dwie części. I tutaj geolodzy obserwują pękanie skorupy afrykańskiej w takim pasie od Morza Czerwonego przez zachodnią część Wyżyny Abisyńskiej, przez wzdłuż jakby Nilu Białego, przez jezioro Wiktorii Tanganika, aż tutaj po kanał mozambicki. I prawdopodobnie ta wschodnia część Afryki oddzieli się od całej części za kilka tysięcy lat. Odpłynie sobie jakby, bo wiemy, że płyty litosfery cały czas się przesuwają, one cały czas są w ciągłym ruchu. I to stwierdził Alfred Wegener w 1912 roku, kiedy to ogłosił słynną teorię dryfu kontynentów. Alfred Wegener to Niemiec, geograf, badacz, geofizyk, który przede wszystkim zasłynął z tego, że stwierdził teorię dryfu kontynentów, że kontynenty cały czas wędrują, że cały czas zmieniają swoje położenie. Oczywiście to nie trwa rok, nie trwa 10 lat, nie trwa 100 lat, tylko to są zjawiska, które zachodzą bardzo powoli i za naszego życia tak naprawdę układ lądów i oceanów na pewno nie ulegnie zmianie. Jeśli chodzi o te wielkie rowy afrykańskie, to one są bardzo głębokie, proszę Państwa. I w tych wielkich rowach afrykańskich utworzyły się jeziora tektoniczne. Jeziora tektoniczne są to jeziora, które powstają przez zapadliska płyt litosfery i wypełniają się wodą. I takie
Jeziora tektoniczne w Afryce to przede wszystkim jezioro Wiktorii. Jest to również największe jezioro Afryki. Znajduje się na równiku. Jezioro Tanganyika, drugie najgłębsze po Bajkale jezioro świata. Jezioro Kivu, Malawi. To są takie najbardziej znane afrykańskie jeziora tektoniczne. Proszę Państwa, więc powiedzieliśmy sobie o nizinach, o wyżynach, o górach, o kotlinach czy o wielkich rowach. Z takich największych rowów to jest Wielki Rów Wschodni, Wielki Rów Zachodni. To są takie największe afrykańskie rowy. Proszę Państwa, jeszcze warto wspomnieć o wyspie położonej kilkaset kilometrów na wschód od Afryki. Jest to czwarta największa wyspa świata, Madagaskar. Proszę Państwa, Madagaskar, on też oddzielił się od Afryki kilka milionów lat temu, a dokładnie kilkanaście, bo 88 milionów lat temu, kiedy rozpadła się Gondwana, to się działo na początku ery mezozoicznej, Triasie, rozpadła się Gondwana i Afryka, i Madagaskar oddzielił się od całej reszty kontynentu afrykańskiego. Proszę zobaczyć, że przybliżymy. Proszę zobaczyć, że ten półwysep Madagaskaru, tutaj widzimy, ten półwysep Madagaskaru pasuje do tej zatoki Afryki. Do tej zatoki, w okolicy miasta Beira i w okolicy ujścia Zambezi do kanału Mozambijskiego. Widzimy? Więc to kiedyś było tutaj i cały Madagaskar był przyłączony do Afryki. Więc to samo prawdopodobnie stanie się, oddalimy, to samo, proszę Państwa, stanie się z tą częścią Afryki. Ona po prostu się przesunie i oddzieli od tej całej części Afryki. Proszę Państwa, więc temat o ukształtowaniu powierzchni Afryki uznaję za zakończony. Jeśli są jakieś pytania, proszę pisać w komentarzu, chętnie odpowiem. To wszystko na dzisiaj. Życzę miłego popołudnia i do zobaczenia. Pozdrawiam gorąco.